Sobota, 7 godzina. Nie jest lekko wstać. Powolutku, powolutku. I się zbieramy na pierwszy trening. Na roboty. Jazda, jazda! Nie ma ziewania! Dawaj, dawaj, dawaj! Do pięciu! Kto przegrywa, robi jumpy! Tutaj nie ma miękkiej gry. Liczymy głośniej! Każdego słyszę! Okej, wstajemy i 30 razy sprawle z klasięciem. Każdy liczy, jazda! Dawaj, dawaj, równo! Wszystko równo robimy, liczymy! Blasza w brachu. Za chwilę ze mną waleczka. Ale przyznaj, dobrze tu być, co? Świetnie, naprawdę. Powiem wam, naprawdę fantastyczny czas, 3 dni. A jeżeli mówi to Blaszak, nasz klubowy muzyk, to znaczy, że tak musi być, nie? A tutaj mój synek. I wiecie co powiedziałem mu, jak pierwszy raz go zobaczyłem na porodówce? Będziesz walczył, synu. I co? No i walczymy. Ale żebyście wiedzieli jedno, to są moje ostatnie podryki. Jeszcze chwileczka, będziemy meczem, jak będzie chciał. Choć wierzę, naprawdę w to wierzę, żeby nie pamiętał na treningach, że mimo wszystko jest innym ojcem. Siema Lobuś, posłuchaj, czy zdajesz sobie sprawę, że pierwszy raz zabrałem ci na obóz w 1984 roku. Tak, tak. Niektórych z was nie było w planie. Wtedy skończył się potop i wyszliśmy na ziemię i Manolo powiedział, ok, tyle czasu byliśmy w Arce. Czas jechać na obóz, nauczyć się czegoś. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że od tego 1984 roku jesteśmy przynajmniej 2 razy w roku wspólnie na obozach? Obozie. A za 4 lata będzie 40-lecie. Obozie. Ale powiedz mi, wiesz, że od tamtej pory nie mieścimy się w jednym śpiworze. Nie mieścimy się w jednym śpiworze, bo na wtedy... na pierwszym obozie spaliśmy w jednym śpiworze. Taki byłeś olbrzymi. Taki był olbrzymi. Trochę urocem, troszeczkę. Ale powiedz mi, jak myślisz, ile zrobiliśmy razem obozów? 100? Więcej? A liczymy wyjazdy do Brazylii też jako obozy? To są hardcore obozy. Hardcore camp w stylu win or die. Obozy w Brazylii to win or die. Taka to liczba jest realna. Myślę, że więcej nie. Właśnie, powiedzmy, że jako limit o 40, nie będzie. Brawo, no to jest kampy. 36 lat. Dwa obozy rocznie to jest 70, a zrobiliśmy więcej. Z jakiś czas nie jeździliśmy na obozy, jeżeli chodzi o obozy. Kiedy nie jeździliśmy? Pomiędzy 9,5 a 2000. Nie sądzę. Nie aż tak. Rok chyba. Jak byłeś kendoką. Rok kendoką. Obozy. Hardkorowe treningi w Szczecinie wtedy, codziennie. Tak, a on nie liczy obozów w Zakonie? No, ale tak liczę, ale potem mówię te 4. Nie, no obozy kadry nie jeździliśmy wspólnie, także 100, tego nie możemy zaliczyć. 100, myślę, że 100 to jest cyfra. Okay. Stówka może być. Robi wrażenie, co? Ale jeszcze 100 przed nami. Myślę, że więcej. Szybciej tak idzie, 4 w roku. 4 w roku. W roku to 10, 100 przed nami. 100 przed nami. No nie przesadzajmy, żeby bo potem będziesz miał 90 lat i jeszcze będziesz kręcił 20-latków, oni będą się zamykać. Ale powiedz mi, ale czujesz jeszcze takie, wiesz, takie wibracje pozytywne, jak się pakujesz na obóz i
i wiesz, że mimo, że to będzie hardcore, bo u nas jest ciągle hardcore, tak, ale wiesz, że jest odpoczynek dla głowy na maksa, nie? Odpoczynek dla głowy raz, ale w tym roku czuję się fajnie trenując, bo odzyskuję formę i czuję z każdą walką progres i to jest fajne. Wiesz, bo kurczę, fajnie wrócić po wracanie operacji. Wracanie jest łatwiejsze, tak. Fajniejsze niż trzymanie formy. Tak, ale dodatkowo wiesz, po takich powrotach, jak jesteś przymusowo jesteś doceniasz. Na kwarantannie, to jest teraz bardzo popularne, docenia się na maksa, co? Ja byłem 3 lata na kwarantannie. Dlatego lockdown ci nie grozi, nie? Nie, zdecydowanie nie. Pseudopandemia naprawdę nie rusza mnie. Jeżeli te antybiotyki cię nie zabiły, wirus też się nie rusza. Nie, mało jest... tego, jeżeli brat mnie nie zabił przez całe moje życie, to znaczy, że też mi się nie ruszy, nie? Po prostu jakieś w góry pójdę. Jak chcesz, dobra, koniec, skończyłem tą grę. Jak Indianie, ja też, jak pójdę w góry choroba, i tam sobie usiądę. Nie? Żadna choroba mnie zła, pójdę w góry i sobie usiądę. No nie jesteś Indianami. Potem ty przyjeżdżasz z Snickersa i mówisz, dawaj, macie. Jeszcze jedna runda. Dobra, okej, zimno. Ale wiesz, tak może być. Tak może być. Przyjeżdżę dziwę, słuchaj, właśnie nas zapisałem na kolejne ma zawody, ma Snickersa, dawaj. Master 17. Master 17. Medal za wyjście. Z balkonikiem taki. Hadzia, hadzia. No. A to nasz kuzyn, brat. Prawdziwy kamp. Linke Gold Team. Oto i samochód. Mój tata. Jakbyście się zastanawiali, skąd mam taki zapał do treningu. Ten gość nigdy nie odpuszcza. Nigdy. Naprawdę nigdy nie odpuszcza. Nikt się nie boi. Mój wzór. Pupy niżej! Blasza! To ma być deska, a nie most zwodzony. No właśnie. Kinderek to samo. Trzymamy.